Zadanie piąte. Na rysunku przedstawiono fragment podłogi pokrytej kaflami w kształcie kwadratów o boku długości 60 cm i kaflami w kształcie jednakowych prostokątów. Patrz rysunek 1. Na podłodze tej położono prostokątny dywan. Tu mamy dywan. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Dywan ma powierzchnię większą niż powierzchnia 4 kwadratowych kafli. No sprawdźmy. Nanieśmy sobie tutaj ten dywan. On jest tak odtąd, dotąd, tutaj, tak? I tu w tym miejscu mamy, o, czekajcie, tu, tu. Tak to jest nasz dywan. No to teraz popatrzmy. Jak to wygląda, jak wygląda sprawa z naszymi kafelkami? Tu mamy jeden cały kwadrat, tu mamy jeden cały, tu mamy połówkę, tu mamy pół kafla, tu mamy pół kafla, a tu mamy jego jedną czwartą jakby, tak? Czyli ile tych kafli zajmuje dywan? No to dodajmy 1 plus pół plus pół plus pół plus 1/4. 1/4 to 0,25. To otrzymujemy 1 plus 1 to jest 2. Pół, pół, pół to jest 1,5 plus 0,25. Czyli mamy 3,5 plus 0,25, więc mamy 3,75 kafla. No to to nie jest więcej niż 4 kafle, więc to jest fałsz. Dywan ma wymiary 90 na 120 cm. No to tak. Jakie wymiary ma nasz kafelek? Widzimy, że tutaj raz ten jeden bok odtąd. Odtąd dotąd mamy 2,5 kafla, tak? Odtąd dotąd mamy 1,5 kafla. I teraz, co mi to daje? Czyli mamy tak. 1 bok dywanu. To się równa. To znaczy to jest 2,5 kafla, a z zadania wiemy, że on ma 60 cm długości. Czyli tu mam 60, 60, połowa z 60 to 30, tak? Czyli to jest 60 plus 60 plus 30, czyli 150 cm, tak? I drugi bok dywanu. Tak naprawdę już widzimy, że to jest fałsz, bo tu jest 120, ale przeliczmy jeszcze drugi bok, to jest 1,5 kafla, czyli to jest 60 plus 30, czyli mamy 90 cm. Więc obydwie odpowiedzi były fałszem.